Wydawnictwo Fronta oraz kanał YouTube Ku przedstawiają audiobook. ztego Łaszewskiego Pod tytułem Niewidzialna wojna Co na to teologia Pora, by cofnąć się w czasie i zacząć najdalej, jak to możliwe dla ludzkiego umysłu. Trzeba sięgnąć do Księgi Rodzaju. Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, między potomstwo Twoje a jej potomstwo. Ona zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz jej piętę. Księga Rodzaju, rozdział trzeci, wers piętnasty. Słowa te większość z nas znana pamięć. To tak zwana Protoewangelia, pierwsza dobra nowina o ocaleniu człowieka i pokonaniu szatana. Ale czy zauważyliśmy, że w tym proroctwie jest mowa o cudzie? Czytamy, że Bóg wprowadza nieprzyjaźń pomiędzy dwie siły: szatana i jego potomstwo oraz niewiastę z jej potomstwem. Ostatecznie Maryja. Przyjmując wersję świętego Hieronima, który przełożył Biblię na język łaciński, to o niej mowa w tym proroctwie: zabija groźnego węża, miażdżąc mu głowę swoją stopą. Czytamy i o tym, że wąż też zadaje cios, rani jej piętę. Logiczne jest, że dzieje się to wcześniej. Pierwszy atakuje szatan. Opowieści o wygnaniu człowieka z raju zastosowany został bowiem specyficzny czas jak często bywa w mowie nieba. Wywód nie jest chronologiczny, ale hierarchiczny. Proroctwo nie układa wydarzeń na osi czasu, lecz odwołuje się do gradacji znaczeń. Nie posługuje się zegarem, ale hierarchią wartości. Pierwsze jest nie to, co pojawiło się najwcześniej, ale to, co jest najważniejsze. Dlatego na początku słyszymy nie o tym, co pierwsze w czasie, ale o tym, co najważniejsze. A to, co najważniejsze, uruchamia lawinę wydarzeń. Jest jak naciągnięta sprężyna, którą czyjaś dłoń zwalnia z bezruchu. Stąd najpierw niewiasta zabija, a potem wąż kąsa jej stopę. Kolejność czasowa jest inna niż kolejność hierarchiczna. Cios zadany przez węża jest śmiertelny i może on uważać się już za zwycięzcę. Nie ma wątpliwości, że jego ukąszenie niesie śmierć. Dlaczego więc zegar życia tyka dalej? A Maryja nie ginie i w konsekwencji zabija węża. Jad okazuje się zbyt słaby, by zniszczyć jej życie. Właśnie poznaliśmy prototyp największego cudu w ekonomii zbawienia. Maryja. Ukąszona śmiertelnie, rzecz można, zabita, nie umiera. W najważniejszych momentach historii ten cud będzie się powtarzał. Będzie wypełnieniem się biblijnego proroctwa, w które wpisane jest potomstwo niewiasty, kościół. Wszak bardziej poprawna pod względem lingwistycznym wersja tłumaczenia rozdziału trzeciego, wersu piętnastego brzmi: Ono zmiażdży ci głowę, a ty zranisz mu piętę. Ono to znaczy nie Maryja, ale jej potomstwo. To Ono, Kościół, będzie walczyć z wężem piekielnym i to Ono zostanie śmiertelnie zranione, ale nie umrze. A tak szatana zakończy się klęską. Gdy głowa węża znajdzie się przy stopie i wstrzyknie w nią śmiertelny jad, pierwsze wydarzenie w kolejności czasowej, noga podniesie się ku niebu i runie w dół, miażdżąc głowę węża. Pierwsze wydarzenie w kolejności hierarchicznej. Ten obraz mówi sam za siebie. Dzięki niemu wszystko staje się bardziej czytelne. Przecież tak właśnie zginął, a nie umarł Jan Paweł II, ukąszony kulą zamachowca w majowe popołudnie 1981 roku. Zginął, jak ukazała to wizja trzeciej tajemnicy fatimskiej, ale przeżył. Jako zabitym kościele prorokowała wizja z Kitą. Czuł to nawet Mehmet Ali Akça, który, jak wspomina ksiądz kardynał Dziwisz, był zaniepokojony siłą, która go przerosła. On strzelał dobrze, a ofiara żyje. 12 cudów Tamtego dnia, 13 maja 1981 roku, w chwili, kiedy placem Świętego Piotra Wstrząsnęły strzały zamachowca, Jan Paweł II powinien zginąć. Mówią to wszyscy: kryminolodzy, lekarze, zamachowiec. A jednak stało się coś, co możemy nazwać cudem. Na zewnątrz jawił się on jako splot wydarzeń teoretycznie możliwy, taki, jaki zdarza się raz na miliony milionów przypadków. Niewierzący powie, że nie jest to niemożliwe. I że papieskie ocalenie stanowi tylko dowód na istnienie takich szczęśliwych trafów. Jednak ktoś, kto nie wierzy w istnienie czegoś więcej niż doczesność, nie ma wglądu w to, co wewnętrzne, w to, co działo się poza sceną. Obce mu jest doświadczenie, które wycisnęło na Janie Pawle II niezatarte piętno. Byłaś mi matką zawsze. A w sposób szczególny 13 maja 1981 roku, kiedy czułem przy sobie Twoją opiekuńczą obecność. We wszystkim, co się wydarzyło, zobaczyłem i stale będę to powtarzał: szczególną matczyną opiekę Maryi. Już w momencie zamachu papież wiedział, że nie umrze. Niedoszły morderca pytał papieża: Dlaczego nie zginąłeś? Wiem, że dobrze celowałem. Wiem, że kula była pewna, śmiertelna, więc dlaczego nie zginąłeś? Jan Paweł II odpowiedział wówczas. Kto inny strzela, kto inne kule nosi? Napomknął w ten sposób o cudzie Maryi. Profesor Gabriel Turowski, bliski przyjaciel papieża, doliczył się dwunastu cudów towarzyszących zamachowi. Przytoczmy najważniejsze. Zamachowiec jest przekonany, że Jan Paweł II nosi kamizelkę kuloodporną. Dlatego wszystkie kule poza pierwszą zamierza wymierzyć w brzuch Ojca Świętego. Jak się potem okaże, ta pomyłka akczy ocaliła papieżowi życie. Turecki terrorysta raz celował w okolicę serca, ale kula uszkodziła tylko ramię. Potem obniżył lufę i celował w jamę brzuszną. Kula minimalnie zmieniła tor lotu na skutek zawadzenia o palec wskazujący lewej ręki. Dzięki temu przeszła tuż obok tętnicy biodrowej. Gdyby tętnica została uszkodzona, papież wykrwawiłby się w ciągu pięciu minut. Nie miałby żadnych szans na przeżycie. Do śmierci brakowało papieżowi 45 mm. Gdyby ta tętnica została uszkodzona, organy w jamie brzusznej straciłyby krew w przeciągu 5 minut. Nie byłoby szans na uratowanie życia. Tymczasem kula uszkodziła organy jamy brzusznej i spowodowała rany w przewodzie pokarmowym. Pocisk przeszedł przez ciało i wyszedł na zewnątrz tuż obok kręgosłupa, nie uszkadzając splotu nerwowego. Dlatego papież nie jest sparaliżowany. Te słowa zostały wypowiedziane przez profesora Gabriela Turowskiego, immunologa z Krakowa. Będącego członkiem sześciosobowego zespołu specjalistów, którzy w rzymskim szpitalu Gemelli roztaczali opiekę nad papieżem. Odchylenie toru pocisku to nie wszystko. On tańczył w locie, czego nie może wytłumaczyć żadna zasada fizyki. Przytoczmy świadectwo profesora Francesco Crucittiego, który operował papieża. Zauważyłem coś niewiarygodnego. Kula zdawała się biec zygzakiem przez żołądek, omijając witalne organy. Ominęła również aortę. Jeśli ją by przebiła, Ojciec Święty wykrwawiłby się przed dotarciem do szpitala. Ominęła też kręgosłup. Wyglądało to tak, jakby kula była przez kogoś prowadzona w taki sposób, by nie spowodowała nieodwracalnych zniszczeń. Akcza nie zdejmował palca ze spustu. Pistolet belgijski Browning miał jeszcze w ładownicy siedem pocisków. Jak to się stało, że gdy druga kula pobiegła w kierunku papieża, łuska nie wyskoczyła zacinając niezawodną broń. Producent pistoletu zapewniał, że taki przypadek może się zdarzyć raz na milion. Gdyby broń do końca zadziałała bez zarzutu, siedem kolejnych pocisków zabiłoby papieża na miejscu. Testy balistyczne wykazały, że w kierunku papieża wystrzelono trzy pociski, a jeden z nich z pewnością nie wyszedł z miejsca, w którym stał Ali Akça. Trzecia kula, która zraniła papieża w ramię, została wyrzucona z pistoletu Beretty trzymanej przez 26-letniego Turka, Orala Celika, stojącego 30 metrów dalej. Na szczęście również ten strzał okazał się chybiony. Umierający Jan Paweł II został umieszczony w karetce, zupełnie nowej, dzień wcześniej przez niego poświęconej. Ojciec Święty żartował, że ma nadzieję, iż nigdy z niej nie skorzysta. Do kliniki Gemelli można było jechać dwiema drogami. Podstawowy wariant przewidywał drogę najkrótszą i najszybszą. Alternatywny drogę nieco gorszą. Ksiądz dziwisz zadecydował, by jechać trasą awaryjną. Później okazało się, że był to jedyny dobry wybór. Najkrótsza droga do szpitala była w godzinach rzymskiego szczytu zakorkowana. Zdaniem niektórych zator na ulicach został stworzony sztucznie przez kilkanaście pojazdów. Miały one uniemożliwić papieskiej karetce szybkie dostanie się do szpitala w przypadku, gdyby Jan Paweł II przeżył zamach. Trasę do szpitala, którą pokonuje się w co najmniej 25 minut, ambulans przejechał w ciągu 7 minut i to mimo awarii świetlnego sygnału na dachu i syreny dźwiękowej. W klinice Gemelli czekał przygotowany do operacji zespół mający za moment przyjąć innego pacjenta. Oszczędzono w ten sposób kolejne bezcenne minuty. Papież już stracił przytomność. Zbliżał się wagoni do progu śmierci. Rolę kierującego zespołem operacyjnym pełnił tego dnia docent Angelo di Marzio, młody, niezwykle utalentowany chirurg. Otworzył jamę brzuszną Ojca Świętego i udzielił mu pierwszej pomocy chirurgicznej. Profesor Francesco Crucitti, kierownik oddziału chirurgii w Poliklinice Gemelli, jechał w tym czasie samochodem do domu. Był cztery kilometry od szpitala, gdy kierowany dziwnym impulsem włączył radio i usłyszał, że na jego oddział jest wieziony umierający papież. Natychmiast zawrócił i w klinice znalazł się w czasie niemożliwym, w ciągu kilku minut. Chirurg musiał jechać ze średnią prędkością kilkudziesięciu kilometrów na godzinę. W zatłoczone rzymskie popołudnie taka średnia nie graniczy z cudem. Jest cudem. Najważniejszym składnikiem cudu ocalenia papieża był spowolniony czas. W powyższej liście pojawia się on dwa razy, skracając czas przyjazdu karetki i samochodu profesora Crucitego. Obecność i bezpośrednia interwencja. Świadkowie mówią, że Jan Paweł II, aż do utraty świadomości, powtarzał słowa: Maryjo, matko moja, Maryjo. Matko moja, Maryjo, matko moja. Powszechnie uważa się, że był to akt strzelisty papieża, który w ten sposób wypowiadał głośno to, co było najważniejsze w jego sercu. Powiada się, że konający ludzie nie mówią rzeczy nieistotnych, że w obliczu śmierci kierują wzrok na to, co dla nich najważniejsze. Budzi się w nich podświadomość, która nie kłamie. Jeśli ktoś uważa się za świętego. A w niebezpieczeństwie śmierci rzuca głośno przekleństwo, daleko mu do Bożej doskonałości. W chwili agonii Jan Paweł II zdał egzamin zbycia blisko nieba, ze swego Maryjnego totus tuus. A może istnieje zupełnie inne wytłumaczenie, może papież kierował te słowa do Maryi, która mu się objawiała, pochylała się nad nim, dla niego obecna w sposób widzialny. Może Jan Paweł II ją widział i mówił do niej słowa pełne wdzięczności, podziękowania za obecność przy umierającym? W chwili zamachu konieczny był niezwykle rzadki cud, cud bezpośredni. Możemy go określić mianem spowolnienia czasu, inne określenie mówi o tańcu kuli. Oba są słuszne i doskonale się nawzajem tłumaczą. Prześledźmy, co stało się tamtego dnia na placu św. Piotra o godzinie 17.19. Mehmet Ali Akça strzela po raz drugi. Kula ma maksymalnie spustoszyć jamę brzuszną i doprowadzić do szybkiego zgonu na skutek wewnętrznych krwotoków. Ale w tej niewyobrażalnie krótkiej chwili wydarzyło się wiele, bardzo wiele. To był czas, w którym dokonał się największy cud. Mamy chyba możliwość uchylenia nieco zasłony tej tajemnicy, która wiąże się z ocaleniem papieża. Nawet więcej, możemy zrozumieć dany ku nawróceniu w tym cudzie znak. Aby go zrozumieć, warto przeprowadzić krótką refleksję teologiczną. Schemat obowiązujący w czasie Apokalipsy. Jest co najmniej kilka objawień, których przesłanie wiąże się z osobą Ojca Świętego Jana Pawła II. Przede wszystkim są takimi objawienia w Fatimie, z jej licznymi związkami ze stolicą świętą, z jej tajemnicą objawianą dzieciom w lipcu 1917 roku, ze światłem udzielonym Hiacyncie, która oglądała w wizjach cierpienia papieża. Jest również objawienie, które miało miejsce w 1981 roku w Betanii. W Wenezueli, nadprzyrodzona interwencja Maryi, uznana przez Kościół wraz z wpisanym w nie uprzednim widzeniem zamachu na życie Jana Pawła II i ze słowami Matki Najświętszej mówiącej o papieżu Polaku jako o wielkim proroku danym na współczesne czasy. Jest wreszcie wspomniane już objawienie w Kito, w XVII-wiecznym Ekwadorze, które w dużej części mówiło o wieku XX. I w którą został wpisany apokaliptyczny element w sposób niezwykły, zilustrowany wydarzeniami z dnia 13 maja 1981 roku. W świetle tego ostatniego objawienia zamach na Ojca Świętego otrzymuje nowy wymiar. Staje się znakiem eschatologicznym, a jakby mimochodem wyjaśnia, dlaczego Jan Paweł II został zabity, ale nie umarł. Taki wydaje się być schemat naszego ocalenia. To dlatego Jan Paweł II wzywał, byśmy nigdy nie tracili do końca nadziei. Nawet gdy już słońce zacznie zamykać swą powiekę, mamy ufać, że Bóg przygotował nam ratunek. Nawet gdy wszystkie struktury tego świata zostaną opanowane przez ludzi szatana, gdy zostanie nam odebrana wszelka ludzka nadzieja. Gdy prześladowany Kościół zostanie zepchnięty do katakumb i zabity, gdy Boży Dekalog zostanie zastąpiony przez katalog szatański, gdy wszystkie światła zgasną, nawet wtedy dla nieba pozostanie jeszcze wiele czasu na to, by zmienić ten mroczny scenariusz. To do Boga będzie należeć ostatnie słowo. Może tak właśnie należy rozumieć zakończenie książki Roberta Hubensa. Sylwester III, kardynałowie i gromadka wiernych idą procesjonalnie z najświętszym sakramentem w stronę miejsca o wszystko mówiącej nazwie Armagedon. Kończą śpiewać hymn Pange Lingua, w którym słowami św. Tomasza Zakwinu Kościół od wieków w najbardziej uroczystych chwilach przywołuje chwałę Ojca, Syna i Ducha Świętego. Sław języku tajemnicę. Ciała i najdroższej krwi, którą jako łask krynicę wylał w czasie ziemskich dni. Ten, co matkę miał dziewicę, król narodów godzien czci. Z panny czystej narodzony, posłan zbawić ludzki ród, gdy po świecie nawsze strony ziarno słowa rzucił w lód. Wtedy cudem niezgłębionym zamknął swej pielgrzymki trud. W noc ostatnią przy wieczerzy, z tymi, których braćmi zwał, Pełniąc wszystko jak należy, Czego przepis prawny chciał. Sam dwunastu się powierzył i za pokarm z rąk swych dał. Słowem więc wcielone słowo Chleb zamienia w ciało swe. Wino krwią jest Chrystusową. Darmo wzrok to widzieć chce. Tylko wiara Bożą Mową, Pewność o tym w serca śle. Przed tak wielkim sakramentem, upadajmy wszyscy wraz. Niech przed nowym testamentem starych praw ustąpi czas. Co dla zmysłów niepojęte, niech dopełni wiara w nas. Bogu ojcu i synowi, hołd po wszystkie nieśmy dni. Niech poddaje wiek wiekowi, hymn triumfu, dzięki, czci. A równemu im duchowi, niechaj wieczna chwała brzmi Amen. Hymn nie zostaje jednak dośpiewany do końca. Benson nie pozwala procesji zaśpiewać ostatniego słowa Amen, jakby tak, jakby nie wszystko jednak się skończyło. Wprawdzie z wyśpiewaniem ostatniego wersetu hymnu, a równemu im duchowi niechaj wieczna chwała brzmi, przeminął świat i jego chwała. Brakuje jednak tu ostatniego słowa. Czy to znaczy, że za chwilę wypełni się zapowiedź objawienia się chwały Boga i historia będzie miała jednak swój dalszy ciąg? Tak, to jedna z możliwych teologicznych interpretacji dystopii. Napisanej przez angielskiego wizjonera, teologa, zgodna ze znakiem, jaki Kościół otrzymał 13 maja 1981 roku. Benedek XVI potwierdza, że niewidoczna wojna nie będzie ostatecznie przegraną, lecz zwycięstwem. Ta walka, pisze, w Jezusie z Nazaretu, jest punktem zwrotnym całego bytu, dającym mu nową strukturę i przygotowującym nowe niebo i nową ziemię. Choćby dla ludzi historia właściwie już się zamknęła, dla nieba pozostaje wciąż wiele czasu. Na odniesienie zwycięstwa nad szatanem wystarczyła chwila tak niesłychanie krótka, że żaden ludzki przyrząd pomiarowy nie byłby go w stanie zarejestrować. To czas między wyjściem kuli z lufy pistoletu trzymanego przez Alego Akczę, a momentem, gdy położyła się ona na podłodze papieskiego dżipa. Możemy tu używać czasowników spowalniających czas, bo taki był dla matki najświętszej lot śmiercionośnego pocisku. Dla Maryi, która była wówczas obecna na Placu Świętego Piotra, ten pocisk leciał wystarczająco długo, by jej macierzyńska dłoń wprowadziła go w taniec, w którym ominął on wszystkie żywotne organy papieża. Powtarzalny znak. Kto inny strzela, kto inne kule nosi, tłumaczył zamachowcowi Jan Paweł II. To był drugi nadprzyrodzony taniec jaki znamy ze współczesnej historii. Pierwszy raz 13 października 1917 roku na rozkaz Maryi w przestworzach nieba tańczyło słońce. Dodajmy, że ten cud był powtarzalny. Towarzyszył potem wielu po Fatymskim objawieniom Matki Najświętszej, do dziś jest widywany w wielu miejscach jej szczególnej obecności, na przykład w sanktuarium w rwandyjskim Kibecho. W ogrodach watykańskich oglądał go także Ojciec Święty, Pius XII, w przeddzień ogłoszenia dogmatu o wniebowzięciu Matki Bożej w sierpniu 1950 roku. Mamy prawo uważać, że skoro drugi cud, taniec kuli w wąskim korytarzu czasu na placu świętego Piotra jest znakiem, to i on jest powtarzalny. Sugeruje już to przesłanie Matki Bożej Skito. Gdy wydawać się będzie, że zło już zwyciężyło, będzie to znak nadejścia mojej godziny, kiedy ja w sposób cudowny zrzucę stronu nadętego pychą i przeklętego na wieki szatana. Miażdżąc go pod mą stopą i strącając go do piekielnych przepaści. Czy nie taka jest wymowa trzeciej części Fatymskiego sekretu? Tam też identycznie jak w finale książki Bensona, ginie papież i wierny mu kościół. Jednak opis Fatymskiej dystopii zostaje zamknięty krótkim zdaniem, oto pojawiają się na ziemi aniołowie, którzy zbierają krew męczenników. I zanoszą ją przed tron Boga. To znak, że ofiara krwi kościoła zmieni na chwilę losy świata. Co więcej, 13 maja 1981 roku, w Dzień Fatimski, w zamachu ujawnił się godny uwagi paradoks akt, który był odrzuceniem Boga i jego planów par excellence. Dzięki interwencji nieba stał się znakiem mocy Boga silniejszej niż cała potęga zła. Akt, który był w swych intencjach kwintesencją idei wojującego ateizmu, nie tylko okazał się bezskuteczny, ale pozwolił papieżowi usłyszeć naglące wołanie z nieba i uratować świat za pomocą środka wskazanego w Fatimie. W konsekwencji bezpośrednia interwencja zła sprawiła, że zło nie wygrało, ale przegrało. Że zamiast przygotowywanej wojny rozpoczęły się pokojowe przemiany w Europie i na świecie. Akt ten miał zwrócić się przeciwko samym autorom zamachu i niemal dokładnie 10 lat później uwolnić Kościół od prowadzonych przez nich prześladowań. Przynajmniej na jakiś czas. Opatrznościowe wydarzenie z 13 maja 1981 roku. Pozostaje w swej najgłębszej istocie tajemnicą. Jest to jednak tajemnica dana nam po to, abyśmy odnaleźli w niej przeznaczone dla nas znaki czasu, by, jak mówił Jan Paweł II, wszystko stało się bardziej przejrzyste i zrozumiałe, a Boży głos mógł być łatwiej słyszany i łatwiej rozumiany. Także w obliczu wielkich zagrożeń, które, jak ostrzegał papież, Stawiają pod znakiem zapytania samo istnienie świata. Kierunek Fatima. Zamach na papieża pokazuje sposób działania Maryi. Jej spowalnianie czasów, który wpisuje boskie cuda wydaje się czymś logicznie oczywistym. Ciekawe, że tę teologiczną hipotezę potwierdzają co najmniej dwa inne cuda związane z zamachem. Papież wiedział, że w czasie zamachu na placu św. Piotra działały siły zła. Był też świadom obecności mocy nieba i tego, że stał się miejscem sprowokowanej przez szatana konfrontacji dwojga nieprzyjaciół Lucyfera i Matki Najświętszej. Chyba wiedział, że w czasie tego starcia musiał zdarzyć się cud, aż krzyczy on z pierwszych stron Biblii. Schemat wpisany w Księgę Rodzaju mówił wyraźnie, że przedstawiciel nieba zostanie śmiertelnie ranny, ale nie zginie, a pokonany zostanie diabeł, sprawca wszelkiego zła. Ranny papież nie miał jednak pojęcia, że Matka Najświętsza pragnęła wskazać mu na treść jednego ze swoich objawień, które potem Ojciec Święty nazwie Orędziem wieku, i największym objawieniem od czasów apostolskich, orędziem ważnym, jak Ewangelia. Nie wiedział. Że Maryja chce skupić jego uwagę na Fatimie. Trudno by było inaczej, skoro sam przyznawał, że w dniu zamachu niewiele wiedział o Fatimie. Wchodząc w sprawy Kościoła Powszechnego, jeszcze bardzo mało wiedziałem o Fatimie, mówił w wywiadzie zanotowanym w książce Przekroczyć próg nadziei. Ale o zagrożeniach wojną nuklearną już wiedział. W swojej pierwszej encyklice, Redemptor Hominis, Napisanej w roku 1979, będącej manifestem jego pontyfikatu, mówił o tym, iż wytwory pracy ludzkiego umysłu mogą stać się środkami i narzędziami jakiegoś wręcz niewyobrażalnego samozniszczenia, wobec którego wszystkie znane nam z dziejów kataklizmy i katastrofy zdają się blednąć. Nie od razu Jan Paweł II zrozumiał, że to, co stało się 13 maja 1981 roku, w dzień wspomnienia pierwszego fatimskiego objawienia, zwracało uwagę na Fatimę. Oczy papieża zwróciły się w tamtą stronę dopiero w połowie lipca, kiedy jego przyjaciel, profesor Gabriel Turowski, odkrył niezwykłą zbieżność dat. Przeprowadzonego pierwszego w dziejach Kościoła zamachu na papieża i pierwszego objawienia Maryi w Fatimie. To dokonane wieczorem polskie odkrycie znane było Janowi Pawłowi II już na zajutrz rano. Papież poprosił o wszystkie dokumenty związane z Fatimą i objawieniami Matki Bożej. Przyniosłem mu je, powiedział słowacki biskup Paweł Chlinica. Niektóre teksty były oryginałami. Przeczytał wszystko w największym skupieniu. Na koniec powiedział W ciągu tych trzech miesięcy, które przeżyłem pomiędzy życiem i śmiercią zrozumiałem, że jedyną szansą na uratowanie świata przed wojnami i katastrofami na uchronienie go przed ateizmem jest nawrócenie Rosji zgodnie z orędziem fatimskim. Matka Boża mówiła bowiem w Fatimie Aby temu zapobiec, przybędę prosić... O poświęcenie Rosji memu niepokalanemu sercu. Jan Paweł II zaczął widzieć Kościół i świat z nowej perspektywy, dostrzegał jasno zagrożenia i wiedział skąd może przyjść ratunek. 8 grudnia w roku zamachu wołał. Znaki czasu przemawiają za tym, że znajdujemy się w orbicie wielkiego zmagania pomiędzy dobrem a złem, pomiędzy potwierdzeniem a zaprzeczeniem Boga. Jego obecności w świecie oraz zbawienia, które w nim ma swój początek i kres. Znaki te wskazują na niewiastę, wespół z którą winniśmy zejść na tę krawędź czasu, jaka wytycza kończące się stulecie i tysiąclecie. Właśnie z nią powinniśmy stawić czoła tym zmaganiom, których nasz czas jest pełen. Szczęść Boże, droga słuchaczko, słuchaczu, jeśli spodobał się Tobie ten audiobóg, proszę, ofiaruj swoją modlitwę za dusze czyśćcowe swoich bliskich, znajomych, przyjaciół lub dobroczyńców z Panem Bogiem.